Cześć, witajcie, jestem Anti, a wy jesteście na kanale AntiPJK. To już 78 odcinek z serii Wiedźmina. Stwierdziłem, że zmienimy koncepcję i cofniemy się w tym momencie do przeszłości. Odpaliłem poprzedniego save'a tuż przed wojną z Dzikim Godem. No i cofamy się, żeby dokończyć sprawy z Dijkstrą i tak dalej. Będziemy bodajże próbowali zabić króla w tym odcinku, ponieważ nie za bardzo mi się spodobała jego koncepcja, że spalił wszystkie czarownice i tak dalej. To prawda, po pojawieniu się w świecie z powrotem dostałem informację, że wszystko wraca do stanu sprzed bitwy, aczkolwiek tak czy tak, no wolałbym jednak Król Dzikiego Gonu. Chciałbym jednak, żeby to się inaczej skończyło po prostu, nie? I zobaczymy sobie po prostu, w jaki sposób się skończy to, gdy wykończymy misję z Radovidem oraz troszeczkę inne decyzje podejmiemy w trakcie bitwy z Dzikim Gonem. Serdecznie Was zapraszam. No i już jesteśmy, ja korzystając z chwilki. Chciałbym Was zachęcić do subskrypcji oraz pozostawienia łapek w górę, jak i do udostępniania moich filmów. No i po prostu też stwierdziłem, co do tej misji i racja stanu, że szkoda by było, żebyśmy ominęli coś, co może być tak, nie wiem, no fascynujące i fajne, nie? Zazwyczaj w Wiedźminie dość konkretnie wyglądają tego typu misje. Nie wiem, nie grałem, zaraz się przekonamy. Bez zbędnego przedłużania. Zapraszam. Kto tam? Wiedźmin. Wchodź. Szef czeka na górze. Powiedz wreszcie, o co chodzi. Jak przyjdzie Geralt? Jeśli przyjdzie. Przyszedłem. Nie chcesz gadać, to chociaż wolej. Ale prawie nie przyszedłem. Ważne, że już jestem. Wiedźmin. Wreszcie. Jesteśmy w komplecie. Mhm. Raczej w dupie. Po co nas wyzwałeś? Radovid siedzi na statku jak siedział, a tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie. Wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Ale po kolei. Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhart. Mea culpa. Brawo, kurwa, brawo. Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej, najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, ale Filipa mnie zainspirowała. Moja muza. Zainspirowała do czego? Cierpliwości. Zaraz przejdę do meritum. Geralt, dobrze kojarzę, że Radovid zlecił ci odnalezienie Filipy? Kurza mnie już to twoje wścibstwo, wiesz? Wiem. Wybacz, taki zawód. Nie jesteś już szpiegiem. Pamiętasz? Wybrałeś życie przestępcy. O nie, tego wyboru dokonano za mnie. Przez Filipę musiałem uciekać z Redanii. Przez Radovida nie mogłem wrócić. Dijkstra to strasznie smutna historia. No serce się kurwa kroi. Ale może wrócimy do rzeczy. Racja. Geralt, bądź łaskaw odpowiedzieć na moje pytanie. Dostałeś to zlecenie? Ale jedyne, co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówka. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę. Bez jej udziału. Za to z twoją pomocą. Radovid spodziewa się przecież, że przyniesiesz informacje na jej temat. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipy. Powiesz, że wpadłeś na jej trop. A on połknie haczyk, spławik i jeszcze kawałek wędki upierdoli. Załóżmy, że Radovid mi uwierzy. To wcale nie jest takie oczywiste. Co dalej? Powiesz mu, że znalazłeś kryjówkę, Filip. W jakimś miejscu, w którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Most na Wyspę Świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram, łatwo go odciąć od reszty miasta.
Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jednym końcu, połowę na drugim przy bramie, a na środku Wes z solidną kuszą. Widzisz, Geralt? Jedyne, o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę, przyprowadził na most. A my zajmiemy się resztą. To ja. Wchodzisz w to? Wchodzę. Tylko co po zamachu. W mieście będzie gorąco. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz teatr Madame Iriny? Stoi teraz opustoszały. Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Stalarę. Czekać? Co, nie chce się wam nadstawiać własnych karków? Nie o to chodzi. Widzisz, mamy z Dijkstrą wiele zalet. Ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Spokojnie, Geralt. Moi ludzie są zaprawieni w boju. Poradzą sobie. Tylko podprowadź im króla. Zrobię, co mogę. Gdzie teraz sumuje jego okręt? Za rogiem, w nowigradzkim porcie. Obyś zastał Radowida w dobrym humorze. No i lecimy sobie już. No, wydaje mi się, że to będzie dość ciekawa misja i tak to powinno dość sporo zmienić po walce z Dzikim Gonem. Mam nadzieję, że uda nam się w jakiś sposób zatrzymać Ciri. Że ona nie będzie musiała umrzeć. Filipa? Co tu do cholery robisz? Geralt. Nie zadawaj pytań, na które znasz odpowiedź, bo wychodzisz na kółka. Podsłuchiwałam wasze obrady, oczywiście. Z wielkim zainteresowaniem i lekkim zdziwieniem. A co cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radowid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? Może być ciężko, ale jakoś sobie poradzę. Cóż, mam nadzieję, że nasze starcie z Dzikim Gonem potraktujesz poważniej, jeśli w ogóle dożyjesz. Ipa, po co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz? Nie, tak mi zależy, żeby Radowid zginął. Nie chcecie, żebym wam pomogła. Trudno, ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz, weź to. Pierścień. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Wizimira, ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. A jaki jest haczyk? Nie ma żadnego. Za dobrze cię znam, Filipa. Ty zawsze coś knujesz. Zawsze próbujesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tym razem wystarczy mi jedna. Głowa Radowida. Powodzenia, Geralt. Przyda ci się. No to ciśniemy sobie do Radowida. Woda przybierze. Wiedźmingera, czego chcesz? Audiencji. Mam nowe informacje o Filipie Eilhart. Oddaj broń. I za mną. Wasza wysokość, Wiedźmin. W sprawie Filipy Eilhart. Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wiem, gdzie ona jest. Być może. A być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Jacy inni? Widzisz,
Rozeszła się wieść, że hojnie wynagrodzę każdego, kto ma informacje o Eilhart. A że chciwych i głupich nie brakuje. Przed okrętem zaraz ustawiła się kolejka. Pierwszy był jakiś myśliwy. Przyniósł zdechłą sowę z wydłubanymi oczami. Myślał, że się nabiorę i obsypię złotem. Kazałem go oślepić, a potem wyrzuciłem za burtę. Z kamieniem u szyi. Drugi przyszedł pocztmistrz z Oxenfurtu. Miał niby listy od niej. Sfałszowane oczywiście. Obciąłem mu palce, żeby nigdy już nic nie napisał. I wyrwałem język, żeby więcej nie kłamał. Potem kolejka się rozeszła. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Pierścień mojego ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała po Redanii jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem, królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na Wyspę Świątynną. To czemu jej do mnie nie przeprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać. A ja tylko ją wytropiłem. I wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałbyś ją dopaść sam. Własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną. Hubrecht! Zwołaj ludzi! Ilu? Wszystkich. No ciekawe, jak nam się to potoczy. No i? Gdzie ta Filippa? Tak jak mówiłem, w domu na moście. Bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar. Ani świadków. Damian, Jołkę, Egbert, Freck, Kasper. Zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów. I zabić Wiedźmina. Tak nagradzasz tych, którzy ci służą? Tak karzę tych, którzy mnie irytują. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Za mną. Twoje ostatnie słowo? Kurwa! Odbić Wiedźmina, potem na Radowida. O tak. W końcu ktoś mi pomógł. W porządku? Dzięki za pomoc. Plan poszedł się jebać. Trudno, będziemy improwizować. Za mną, Geralt. Trzeba dopaść Radowida, zanim przyjdą posiłki. Szkoda, że my nie możemy tak tarczą sobie starczą powalczyć, nie? Spróbujcie go otoczyć!
Otwierać! Rozkazuję otworzyć drzwi! Wystarczyło poprosić. No, to wyrównaliśmy rachunek. A to tak od serca. Wybaczcie, nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona... Skąd? Skąd, kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy, w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowit nie żyje. Mniejsza z tym, z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spieprzajmy, bo za minutę będzie tu gęsto od redańczyków. Chodźmy. No i co? I co? Udało się? Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię, kurwa! Nie za wcześnie na świętowanie? Radowit nie żyje, prawda? Ale do wolnej Temerii jeszcze daleka droga. Wojna się jeszcze nie skończyła. Mylisz się. Jutro w południe dowódca Armii Środek podpisze w imieniu Emhyra zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstrą. Czyli wtedy, Velen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrię, ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowę Radowida wycofa się z Temerii, która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem. Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach wielkiego słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się kurwa nie dało. Nie znacie Emhyra. Wykiwa was. Ogra jak dzieci. O, nie bój się. My też mamy łeb na karku. Dijkstra na przykład. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niechby przynajmniej stało się niezwłocznie. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Że co? Macbeth, akt pierwszy, scena siódma. Zawsze chciałem to zagrać, ale obsadzali mnie w roli halabardnika. Geralt, zapomnij, co ci powiedział Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgaardem. Redania będzie walczyć pod moim światłym przewodnictwem. Aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ. Łącznie z Temerią. Jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emhyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy targu. Ty dwulicowy sukinsyno. Nie pozwolę na to. Akurat ty, Roż, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą.
Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. I szerokiej drogi życzę. Nie pozwolę ci ich zabić, Dixon. Trudno. W takim razie zginiesz razem z nimi. Zabić ich! Nie to ziomeczek, no. Nie właśnie mu pod mnie! On do jakichś patałaszków tutaj. Chuju bez broni. Możesz, kurwa, ja pierdolę. Blisko było. Naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilfgaardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już beze mnie, bo żygasz polityką. Rozumiem. Wpadnij do Wyzimy, jak już będzie po wszystkim. Podejmiemy cię z honorami. No nie wiem, czy to było najlepsze rozwiązanie. Chociaż no był mądry w miarę, ale skurwy, nie ma co tamto. No już lecimy sobie przejść do końca gry. Jak widzicie, zaczynamy sobie nasz koniec gry, naszą wojnę z całym tym dzikim gonem. Nie wystarczyło mnie za. Tak, Geralt? Znaleźliśmy kamień słoneczny. Dar Gelbana dla Dillian z Białych Okrętów. Według legendy nigdy go nie użyła, a Gelban umarł z żalu. My nie każemy Eredinowi czekać tak długo. Wygląda na to, że możemy wyruszać. Z tej drogi nie będzie już odwrotu. Jestem gotowy do drogi. Możemy płynąć na Undvik. W takim razie ruszajmy. Zajmiecie pozycję na klifach. Tu, tu i... Dziękuję bardzo. Wiemy, jak ustawić się w kręgu. Nawet te z nas, które chwilowo nie mają oczu. Teraz. Po prostu chcę uniknąć... O, Geralt, czekaliśmy na ciebie. Miło z waszej strony. Miałeś wyjaśnić swój plan. Jest prosty. Co nie znaczy, że prosty do wykonania. Aktywuje kamień słoneczny. Jeśli Karantir odpowie na wezwanie, po chwili Naglfar pojawi się w zatoce. Loża powstrzyma statek przed powrotem do ich świata, a cesarska flota zablokuje ucieczkę drogą morską. Potem siódmy pułk piechoty Imlach dokona abordażu. Pod komendą księcia Var-Atre i z twoją pomocą. No, no. Emhyr nie szczędzi środków. Wstrzymał całą ofensywę na Skellige, żeby nam pomóc. Nie robi tego bezinteresownie. Robi to dokładnie z tego samego powodu, co my. Szanowni państwo, mniej gadania, więcej robienia. Dziewczyny, idziemy na klify. Powodzenia.
Twój plan nie uwzględnia jednego istotnego elementu. Co z Ciri? Zaczeka w bezpiecznej odległości od Naglfaru. Rozsądnie. No proszę. Myślałam, że chociaż ty potraktujesz mnie poważnie. Traktuję cię bardzo poważnie, wiesz o tym. Nie dasz rady pokonać Eredina. Cholera, nie wiem, czy ja dam radę, więc trzymaj się od niego z daleka. Zirael, przysięgasz, że zostaniesz na brzegu? A mam jakiś wybór? Dokąd idziesz? Na spacer. Tego też mi nie wolno, bo jeszcze sobie nogę złamię. No tak, starsza krew potrafi być gorąca. Charakter to ma akurat po ojcu. Polemizowałbym. Emhyr jest pragmatykiem, a Ciri idealistką. Idealistką? O czym ty mówisz? Nieważne. Czas goni. Jeśli chcesz coś załatwić, naważyć tych swoich specyfików, zrób to teraz. Potem nie będzie kiedy. Będę czekać przy łodziach razem z żołnierzami. Chyba że idziesz ze mną. Kilka eliksirów może mi się przydać. Idź, dołączę później. Tylko nie zwlekaj zbyt długo. Tutaj coś do podnoszenia. Także sobie to obrobimy i zrobimy sobie naszą medytację. Jak Geralt, gotów? Dorwijmy, suki synu. Z przyjemnością, Geralt. Z przyjemnością. Serce należy do ciebie? A co to ma być za zaklęcie? To list miłosny, bardzo stary. Tak jak mówiłem, ten kamień miał połączyć kochanków. Nie sądziłam, że powiem coś takiego pod adresem Erdina. En verelit cyrrenait! Ader eich bleidn eichme. Elfia błyskotka zadziałała. Nadciągają. I powiem wam konkretnie, to wszystko wygląda, moim zdaniem. Ja jestem przyzwyczajony już do tej grafiki i powiem wam, no, robi dla mnie to delikatne wrażenie. Ogólnie muszę podsumować, że gra jest bardzo warta przejścia przy obecnych cenach. Naprawdę to jest bezcena zapewniona długo świetnej rozgrywki. Sami możecie zobaczyć, to już 78 odcinek. Do tego jeszcze pozostało nam bardzo wiele do zrobienia. Misji pobocznych, połamania mieczy Geralt, poszukiwań. To wszystko będziecie mogli znaleźć również na moim kanale, ale grę serdecznie polecam.
Eizio! Gale wundet! Cisza. Wpadli w pułapkę. Musimy uciekać. Teraz. Nie tym razem. Nie, Zirael. Nie jesteś gotowa. Nie kontrolujesz swojej mocy. Dam sobie radę. Ciri! Zejdź mi z drogi. Ciri! Ten lód. To zaklęcie. Musisz zniszczyć kostur czarodzieja, który je rzucił. Nie skończy się na kosturze. Prawie, Zirael. Prawie. Iskordia! Jalen.
Cicho. Chciałeś mi coś powiedzieć. Avonach oszukał nas obu. Napuścił nas na siebie i zabrał Cyrillę. Nie wierzę ci.
Myślałam, że ty wiesz. Wiem tylko tyle, że Avalach mógł nas zdradzić. Co jest? Idzie sztorm? Geralt, patrz! Jesteśmy już w kopule. Ciśniemy sobie zobaczyć, co tam nasza Ciri znowu wyprawia. Postaramy się zmienić bieg wydarzeń. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. Jeśli myślisz, że wciągniesz mnie w jakąś pułapkę, to się mylisz. Raz ci już zaufałem, drugi raz nie popełnię tego błędu. Nie jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Ciri. Nie uwierzę ci. Nie po tym wszystkim. A mnie? Avalach mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę. Chcę do niej wejść. Po cholerę masz tam iść. Dziki Gon został rozbity. Ale nie białe zimno. Thank you.
odpowiednio mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. Chodzi mnie w białe zimno. Po prostu chodźmy stąd. Nie, Geralt. Widziałam przyszłość i wiem, że zagłada nadejdzie. Światy zamarzną jeden po drugim, a wszelkie życie zostanie unicestwione. Tylko ja mogę temu zapobiec. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata, głuptasie? Jesteś tylko wiedźminem. Niewiele się chyba zmieniło. Pozwól mi ją zakończyć. Ciri, zabraniam ci. Znasz mnie. Niczego tak nie lubię jak łamania zakazów. Łamiesz teraz coś więcej niż zakaz. Przepraszam. Chyba nie uda nam się nasze Ciri odratować. Jesteś. Wiesz, kim jestem i po co tu jestem. Nie musisz. Nie jestem zagrożeniem. Głoduję, bagna są zatrute, nie poluję już na ludzi. Wiedźma cię przyzwała. W snach. Kiedyś śniłem wilcze. Gdzie ona jest? Gdzieś na bagna. Nie ma. Zmieniamy sobie to. Pełna historia jest. W wcześniejszym odcinku, 77 bodajże. Nie ma. Ilu ludzi zabiłeś? Ilu jeszcze zabijesz? Nie wiem. Czasem nie ma wyjścia. Paskudny czas nastał. Paskudny. Ostatnie życzenie? Mów. Niedaleko stąd jest wilcza jama. Znajdziesz ją po drodze. W jamie są szczenięta. Wynieś je z bagiem. Czemu? Tu nie przeżyją. Albo zmienią się w coś złego. Postaram się.
Co ci zrobiła, wiedźma? Ukradła mojej córce medalion. Dam ci radę. Wiedźma będzie walczyć jak zaszczuty rosomak. Może okaleczyć, zabić nawet. Po co ryzykować? Kup dziewczynie nowy wisior. Czas leczy rany, przejdzie jej smutek. Nie przejdzie. Moja córka nie żyje. Ale no walczymy. Ja się poddam bez walki. Czego tu szukacie? Wadera polowała w okolicy od kilku dni. Zabiła krowę i zraniła człowieka. Myśmy żelaza rozstawili. Złapała się, głupia. Poczekamy, aż się zmęczy i popatrzymy sobie, jak walczy z psami. Co z twoim uchem? A co ma być? Nie twój zasrany interes. Gdzie wiedźma? Odejdź! Precz! Wynoś się z naszej ziemi! Jeszcze nie. Niebawem, ale najpierw wiedźma. Sam jesteś. Nas 10 i psy mamy. Chcesz skończyć jak ta Wadera? Czuję twój ból. Widzę strach. Rozejrzyj się. Wróżby nie kłamią. Nie przeżyjesz tej walki. Jaskółka nie żyje. Został zamarznięty trupek w lodowej pustce. A ty się boisz. Czujesz strach. Kłamiesz. Ja już nic nie czuję. Też nie. Cierpisz. Chcesz śmierci. Czuję to. No i zaraz sobie zobaczymy, co nam się tak naprawdę zmieniło.
Wojna z Nilfgaardem zakończyła się całkowitym zwycięstwem najeźdźcy z południa. Bez taktycznego geniuszu Radovida, królestwa Nordlingów nie były w stanie oprzeć się niezliczonym legionom Emhyra. Czarne sztandary zawisły nad Nowigradem i Redanium. Zmęczony nieustannymi podjazdami temerskich partyzantów, Emhyr Far-Emrace przystał na restytucję ich królestwa na prawach lennika. Zbuntowani żołnierze złożyli broń, a cesarz mógł dzięki temu skupić swe siły na innych frontach. I tak, dzięki zwycięstwu Nilfgaardu, Temerczycy odzyskali swój kraj. A historia po raz kolejny dowiodła, że lubi płatać figle. Rozprawiwszy się z Radovidem, Emhyr Far-Emrace rozliczył się z wrogiem wewnętrznym. Wierni cesarzowi szpiedzy wskazali imiona spiskujących przeciw niemu kupców i arystokratów. Choć ich bunt nigdy nie wyszedł poza fazę mglistych planów, cesarz nie znał litości. Jak zwykle. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skellige pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na łupieniu cudzych ziem skupiła się na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzbogacił, ale stracił też przy tym swój dawny pazur. A Ciri? Ciężko powiedzieć. Nie widziano jej od czasu wydarzeń na Undvik. No jak widzicie sami, dużo, dużo w lepszy sposób się to zakończyło. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Ja się z wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Siemano!